Część towarzyska zakończyła się późno w nocy. My już od rana przygotowania. Tu Zoltanek. Dzień dobry, witamy serdecznie. Lecimy kopa! Jest tu Fit Underground, jest Damianek, Pablo, nasza kochana Chupa Cabra. Gdzieś się tam schował w domu, zaszył się gdzieś w ciemnym kąciku, ale wstanie na pewno. Pozdrawiam was, widzimy się już w lesie. Ej, kochani, my już w drodze przez las, tu ekipa cała idzie, Damianek, czekamy, dojedzie do nas jeszcze jedna osoba, także idziemy w teren, będzie się działo, mam nadzieję, że coś powpada, a jak nie, to wypad z taką ekipą zawsze jest udany. Pozdrawiamka, widzimy się przy kolejnej stacji. I pierwszy dołeczek dzisiaj stał się faktem, a wychodzi z niego co innego, jak moja ukochana, zmiażdżona. Prawdopodobnie była to kuleczka muszkietowa. Słyszałem, że w tych lasach jest ich tutaj całkiem sporo. Więc zaczynamy od ołowiu. Lecimy dalej. No ja w tym momencie trzeci kawałek ołowiu, trzeci kawałek kulki muszkietowej. Ale tam gdzieś z oddali w lasu słychać, że Adam z kanału Two Fit Underground już czasnął dwie monety. Jakie zobaczycie u niego na kanale. Zapraszam serdecznie do Adama. A ja lecę dalej. No i słowa naszego wodzireja się potwierdzają, jest kolejna. Nie nagrywam wam każdej, mam już chyba 5. Także ołowiu, to ja dzisiaj tutaj nazbieram. Mam nadzieję, że wpadnie jakaś monetka, a póki co robi się coraz cieplej. Lecimy dalej. Powiem wam, że się robi naprawdę ciepło, ale większość, co myślę, że kulki muszkietowe, to nie są kulki. Tutaj, to jest to. To też jest od pocisku, nie pamiętam nazwy tego, zapytam chłopaków. Ale mam już ich chyba z 5 albo 6. Zobaczcie, no ten jest niemalże w idealnym stanie. Ja wam spróbuję go zaraz tu wyostrzyć. Spójrzcie, jaki śliczny. Robert, odezwij się. I lecimy dalej. No i tak dzisiaj sztuka za sztuką. Kolejne wpadają do kieszeni chyba od ostatniego nagrania, chyba ze 3. Trzeba przyznać, że niektóre wychodzą w naprawdę ładnym stanie. A niektóre są kompletnie spłaszczone. Co wam później pokażę na podsumowaniu. Żebyście nie mówili, że wam ściemniał, spójrzcie. Co sygnał ołów? No jest tego naprawdę tutaj od grona. Co tu się działo? Nie mam pojęcia, ale spójrzcie na to. Jeden za drugim. Ej, mamy małą stację, bo jest naprawdę ciepło. Nasza Chupa Cabra. I nie wiemy, gdzie jesteśmy. Ledwo stoi, ale walczy. Także chłopaki, zrobiłem to. Kto następny? No kochani, mieliśmy robić ołowiany challenge, ale nikt się nie spodziewał, że będziemy go robić w lesie. Nie pokazuję wam wszystkich, bo nie będę wam pokazywał wszystkich. Mam ich pół kieszeni. Naprawdę pół kieszeni nazbierane. No nic, nie poddajemy się. Cały czas nadzieja na jakąś monetę jest, więc lecimy dalej. No i kochani, po ciężkich bojach. Pierwszy moniak, ale zobaczcie w jakim stanie. No kompletnie nie do odczytania. Może chłopaki dopatrzą się na tym, co to może być, ale póki co cieszę się z tego, że jest pierwsza krągłość i nie jest to ołów. I zobaczycie tutaj zaraz Chupa Cabrę na wyciągu linowym w środku lasu. Już raz przejechał, ale zaraz pojedzie jeszcze raz. Zobaczycie, jak tu przemknie. Dawaj Chupa Cabra! Jedziesz! Tylko trzymaj się, panie, a co ma wypływać? I położył tam. I jedzie nasz Pawełek. Ready! Ale ty to zasuwa, co? Patrzcie jedzie na niego. Jedzie! No i Paweł pognał wielkim pędem. A mi wpada druga dzisiaj krągłość, jest to 10 centów. Powiem wam, przy tej ilości ołowiu, którą dzisiaj nakopałem, cieszę się z 10 centów. No i wiecie, w tym miejscu, gdzie przed chwilą tu nasz jegomość Chupa Cabra Pawełek jeździł mnie na tamtym przysięgu. To mi się posypały. 50 centów, czyli już tutaj chyba czwarta moneta. Fajnie, odmiana od ołowiu. Lecimy, może coś jeszcze się wygrzebie. No i
my tu z Pawłem postanowiliśmy taką ścieżkę przeszukać. I tam wpadało już po 50, po 10, a teraz 20. Zobaczcie. Elegancko. A Pawełek chyba kopie puszeczkę albo buteleczkę. Zobaczymy, co wyciągnie. Tam w oddali buszuje Adam Stufit Underground. Chłopaki są gdzieś tutaj za mną, tam jest Pawełek, a ja wygrzebuję 10 centów. No wiecie co? Pawełek właśnie znalazł monetę. A jaką? Zobaczycie u niego. Mała przerwa taktyczna, ale powiem wam, że nasza kochana Chupacabra. Pawełku. Bez czupry. Zobaczcie, jak w parę godzin człowiek zaczyna wyglądać normalnie. Ja trzeba by go ogolił, ubrał w inne ciuchy. Kurwa, sam bym za nim poleciał. No, my powoli kończymy. Zbieramy się już tam zaraz w jednym punkciku. Zaraz wszyscy tam dojdą. A jeszcze tak po drodze idąc, machając, wpada kolejne 10 centów. Więc nazbierałem dzisiaj około 3 euro. I chyba z kilogram kulek muszkietowych. Powiem wam, szok. Ale warto było przyjechać, spotkać się z chłopakami, świętować z Robertem jego 50. Zobaczycie już tak na podsumowanku wszystko. Lecę dalej, może jeszcze coś padnie. Tak, kochani, małe, szybkie podsumowanie. Jak widać, fura ołowiu i 3 euro w drobnych. Ale nie o to dzisiaj chodziło. Dzisiaj chodziło o spotkanie. O to, żeby razem wyjść, pokopać, pośmiać się, pobawić w lesie. No jeszcze kapsel. Kawałek miedzi też się trafił. No ale mówię, około kilograma ołowiu w kieszeni. Także spoko. Lecimy dalej i trzymajcie się. Czas na prezentację nagród, które przekazał na konkurs na 1000 subskrypcji nasz zbawca, czyli Damian. Koszuleczka rozmiar L. Do tego jest torba zrzutowa, czapeczka legenda i dwie piękne monety. Spójrzcie, okolicznościówki, pamiątkowe monety. Ta jest Irlandia, ale to jest perełka. Czystego srebra, pełna uncja, 5 dolarów, sami zobaczcie. Coś pięknego. To są właśnie nagrody od Damiana i zaraz pokażę wam resztę. Taki oto zestawik, moneciarka, magnesy, torba oraz koszuleczka. Koszuleczka jest rozmiar S. Zaraz wam pokażę, jak wygląda z drugiej strony, bo przód i tył jest inny. Koszuleczka Manticore, rozmiar S, wlatuje od majeczki. No i czas na prezentację ponowną tego, co wlatuje od Adama. Do każdego zestawu, a podejrzewam, że podzielę je na 3 zestawy, nagrody będzie breloczek. Od Adasia wleciały lampeczki. Taka i taka. Ta jest do powieszenia. Także będą dwie lampeczki, będą koszuleczki. No i oczywiście jeszcze jest taka oto nagroda. Tutaj są gąbeczki, zaraz zobaczycie do czego. A mianowicie do wygrania będzie takie pudełeczko z kapsułkami. Te gąbeczki wiecie zapewne do czego służą, czyli do wkładania do kapsułek w zależności od tego, jaka duża jest moneta. I takie oto pudełeczko na monety także będzie do wygrania. Tak więc, mili moi, fanty konkursowe widzieliście. Wiecie, to jest do wygrania. Ja to podzielę na 3, może 4 zestawy i to już zobaczycie w dzień live'u. Zasady. Pierwsze, musicie być subskrybentem. Drugie, pod tym filmikiem zostawiacie komentarz 1000. 1 i 3 zera. Cyferki, zero jakiegoś cudowania, zero kombinowania. Zasady proste. Live za tydzień w sobotę. Myślę, godzina 20 czasu polskiego, tak mniej więcej powinno być dobrze. I życzę wszystkim powodzenia. Dziękuję za to, że jesteście.